Obiecałeś, że przyjedziesz, przyjechałeś. Dzięki, Tomku. Dzięki za zaproszenie. Byłem bardzo ciekaw tego miejsca, o którym opowiadałeś mi wielokrotnie. No i jestem pod wrażeniem. Zawsze opowiadałem, że nie da się opowiedzieć, trzeba przyjechać, zobaczyć i poczuć. Bardzo się cieszę, bo wydaje mi się, że to jest takie miejsce... Nie wiem dlaczego, dla ciebie. Ja, wiesz, też jestem marynarzem w duszy i tak, i faktycznie jestem miłośnikiem przyrody, wody i tego typu życia tak naprawdę, sposobu na życie. Więc nie ukrywam, że jestem pełen zazdrości tak naprawdę, jeżeli chodzi o to miejsce. Zapraszam w każdej chwili, nawet po to, żebyś sobie tutaj podumał. Dziękuję. Zawsze podkreślam, że jeżeli ktoś chciałby podejść od strony bardziej naukowej do tego, dlaczego tu jest tak fajnie i jaki wpływ ma woda na człowieka, to powinien porozmawiać z Leszkiem Możdżerem, który tu był i wygłosił mi wykład, którego niestety nie potrafię powtórzyć, ale on jest ekspertem w tych sprawach. A czy to, że tutaj czujesz, że to jest dla ciebie miejsce, w którym fajnie się pewnie zagra, rozciąga się na takie coś w twojej karierze, co się nazywa naukowo świadomym zmienianiem sytuacji nagraniowej, czy tej, w której się występuje, po to, żeby sobie trochę postawić wyzwanie de facto, prawda? Że nowa sytuacja z konieczności wyzwala kreację. Tak, to jest prawda i na ogół tak jest, że faktycznie ja staram sobie stwarzać takie sytuacje, pracując nad nowymi rzeczami, po to, żeby właśnie zmienić to środowisko, tak? Ja uwielbiam kontakt z naturą i w zasadzie muszę przyznać, że większość moich nagrań, moich płyt powstawało w bardzo różnych miejscach, ale zazwyczaj to były miejsca blisko natury. Bo prawda jest taka, że w tym codziennym życiu, w codziennych obowiązkach, w życiu w mieście brakuje tej koncentracji, brakuje tego skupienia po prostu, a ja bardzo często właśnie robię tak, że pakuję swoje instrumenty, pakuję notatniki, komputery, mikrofony i po prostu wyjeżdżam, czy to na Kaszuby, czy gdzieś właśnie nad jezioro, czy takie miejsca sprzyjają na pewno. A jak było z Moizmem? Z Moizmem było dokładnie w taki sposób, że Moizm powstawał w lesie, powstawał w kaszubskim lesie przez 2 tygodnie i w sumie nie tylko, bo to był też taki w moim życiu akurat dość mocno porwany czas, że ten Moizm powstawał, potem ja go odkładałem na bok. On sobie gdzieś tam leżał, dojrzewał. Ja mam też niepośpieszny tryb pracy i zawsze mam ten motyw, że zostawiam rzeczy, które zrobiłem, wracam do nich po jakimś czasie, żeby przekonać się o tym, że one faktycznie na mnie oddziaływują i że jestem tak pewien tego, bądź muszę jeszcze troszkę nad tym popracować. To Moizm powstawał faktycznie w takich warunkach natury. Pamiętam też, że miałem taki czas, że zimą spędziłem chyba tydzień na Półwyspie Helskim, gdzie miałem wrażenie, że jestem sam po prostu. I tam gdzieś tam kończyłem teksty i ubierałem to wszystko w jakąś koncepcję, ale to był też czas, kiedy ja potrzebowałem faktycznie troszkę wyrwać się z miasta, z tych codziennych obowiązków i móc to na spokojnie skończyć. Przeskoczę na chwilę do dnia dzisiejszego. Sytuacja, o której powiedziałeś, czyli powrotu do czegoś, co spokojnie czeka na właściwy moment. Teraz to jest chyba do sześcianu, bo ty do Moizmu wróciłeś po, jeżeli dobrze liczę, 7 latach. Tak. Jakby wiedząc, że to nie jest to, co 7 lat temu, prawda? To jest jakiś tylko punkt wyjścia. To nie jest to, co 7 lat temu, aczkolwiek zaskakująco aktualna jest dla mnie ta płyta i... Ja też chciałem się wytłumaczyć z tego, dlaczego ja wróciłem do tej płyty. Tej płyty nie było dosyć długo na rynku. Ona zniknęła i z portali streamingowych, i z jakichś tam YouTube'owych kanałów.
to było spowodowane po prostu tym, że ja nie miałem praw do tej płyty, też nie chcę tego tłumaczyć. Nie muzyczne powody, krótko mówiąc. Nie muzyczne powody, krótko mówiąc, natomiast udało mi się tę płytę w pewien sposób odzyskać i zwrócić ją słuchaczom i też cieszę się na to, że udało mi się w końcu tę płytę przerzucić na płytę winylową. No ona jest winylowa. Tak, ta płyta jest winylowa. Winyl będzie tak naprawdę już dostępny w sierpniu, też jest w preorderze w tej chwili w sprzedaży na stronie moizm.pl. I cieszę się na tą okazję, bo to jest w ogóle mój pierwszy w życiu winyl. Ja w zasadzie mam... Nie wiedziałem. ...dwudziestolecie mojego pobytu na scenie i jest to mój pierwszy w życiu winyl. I cieszę się, że to jest dobrze, ta płyta. Dobrze, że akurat ten jest. Tak, tak, cieszę się, że to jest ta płyta tym bardziej. I też zrobiłem na tę okazję taką wariację na temat moizmu, czyli wyruszyłem po prostu w trasę koncertową, która się nie odbyła z tym materiałem. Przygotowałem taki set solowy, bo do tej pory grałem ten materiał z całym zespołem pięcioosobowym, więc jest to taka moja interpretacja tej płyty nowa. Czy będzie nadużyciem stwierdzenie, ale nie uciekajmy od tego, że gdybyś miał pokazać komuś, kto cię nie zna, siebie jako muzyka, mając do dyspozycji jeden album, to pewnie byłby to moizm. Myślę, że tak. Chociaż jest też grono ludzi, które uważa, że moją najlepszą płytą jest ta płyta poprzednia, Ostatnie wspólne zdjęcie. Jest to kompletnie inny materiał faktycznie, ale gdzieś tam moizm... Chyba nie chodzi mi do końca o taką klasyfikację, wiesz... która często się pojawia, prawie sportowa, tylko chodzi mi o twoje wewnętrzne przekonanie. Na pewno moizm jest moją dotychczasową, osobiście najlepszą płytą. I to zawsze podkreślałem, że to jest wynikiem tego, że ja byłem już jak gdyby poza kontraktami fonograficznymi i sam sobie byłem producentem wykonawczym, bo jednak to jest tak trochę, że też wychodząc z talent show, podpisując kontrakt z wytwórnią fonograficzną, jest ci przydzielony producent wykonawczy, ktoś ci troszeczkę tak naprawdę narzuca i próbuje kształtować w ogóle twoją muzykę. Tutaj miałem totalną wolność i troszeczkę sobie pozwoliłem na wiele takich ruchów, których być może wcześniej nie mógłbym zrobić. Więc wyszedł z tego trochę koncept album, ale dokładnie taki, jaki chciałem, żeby był i to jest, co mnie cieszy, że faktycznie tak jak na początku powiedziałem, że po tych latach dla mnie osobiście nie tykałbym tej płyty. Ale ta historia chyba nie była do końca przez ciebie przewidziana, prawda? On miał swoją historię, która się pisała w czasie pracy nad tym albumem. Rozmawiałem z tobą wtedy o tej płycie, ale nie pamiętam wszystkiego. Chciałbym, żebyś to nam przypomniał, bo na przykład historia udziału niezwykłych gości na płycie, to nie była rzecz zaplanowana rok wcześniej, prawda? To była rzecz, która się tam jakoś wydarzała i reakcja łańcuchowa prawie. Reakcja łańcuchowa. Trochę prowodyrem tej sytuacji był Daniel Blum, mój przyjaciel wieloletni, który... kompozytor muzyki filmowej. Jeżeli państwo może nie znacie Daniela, to polecam serdecznie. Daniel był dla mnie zawsze taką osobą, której ja na wczesnych etapach pracy nad swoimi rzeczami pokazywałem mu nieskończone po prostu robocze rzeczy. I zawsze gdzieś tam poddawaliśmy to dyskusji i Daniel zawsze był krytyczny, zawsze wrzucał jakieś tam... taki owoc niepewności. I w sumie on mi powiedział czegoś takiego, że słuchaj Tomek, zbliżyłeś się w ogóle brzmieniem tej płyty i trochę do brzmienia Tangerine Dream, gdzieś tam z płyty, nie wiem, Poland, czy... ja wtedy tak pomyślałem, Tangerine Dream, okej, nigdy nie słuchałem, ale przesłucham sobie bardzo chętnie. I faktycznie bardzo
udało mi się, mam wrażenie, zupełnie nieświadomie gdzieś trochę nawiązać do tej elektroniki. Słowo mi uciekło. To zacznij jeszcze raz. Do elektroniki, do klasyki elektroniki tak naprawdę. I faktycznie w momencie, kiedy ja tę płytę już zamykałem, gdzie już siedziałem tutaj w zasadzie w Polskim Radiu w studio z Rafałem Smoleniem i robiliśmy miks tej płyty, Daniel mi w międzyczasie wysyłał jakieś nagrania w Władysława Komendarka, w jakiś SBB. Ale raczej jako inspirację, prawda? Raczej jako inspirację, tak. Słuchał, tak. Jako inspirację i jako rzeczy, które gdzieś jemu się wydawało, że oscylują wokół tego, co ja wtedy robiłem muzycznie. I któregoś padł, wieczorem Daniel zadzwonił do mnie, mówi: słuchaj, rozmawiałem z Władkiem i wybieram się odwiedzić go. Może pojechałbyś ze mną? Zapakowaliśmy się w samochód, pojechaliśmy do Władysława, do jego domu, do jego studia i faktycznie tam... Twoje życie od tego czasu było już nie takie samo, prawda? Nie było takie samo, nie. Tam się zmieniło wszystko. Ja nieśmiało zapytałem Władka, czy nie zechciałby faktycznie dograć jakichś partii instrumentalnych do mojej płyty. Siedziałem jak na skazaniu, puszczałem mu te rzeczy. Oczywiście Władek zrobił ze mną wywiad. Byłem dla niego obcym gościem, więc starałem się być jak najwięcej o sobie w ogóle opowiedzieć, czym się zajmuję. Władek nie przerywając mi, tylko po prostu mówił: kontynuuj, kontynuuj, kontynuuj. I chyba mnie polubił. Zagrał nam koncert na swoim Hammondzie. W momencie, jak uderzył pierwszy akord w Hammonda, to my z Danielem wybiegliśmy z jego domu, bo po prostu było tak głośno, a to była już druga chyba w nocy, że po prostu musieliśmy wyjść, bo baliśmy się, że nam słuchu szkodzi, ale to było niesamowite, że Władek jak gdyby na tyle się otworzył w ogóle na mnie, że stwierdził, że bardzo chętnie to zrobi, żebym dał mu jakiś tydzień jeszcze i on mi po prostu podeśle jakieś tam traki, które zarejestrował. Ja powiedziałem Władkowi: Władek, super, ja co prawda za tydzień już muszę tą płytę wysyłać do produkcji. Ale wydarzyła się taka rzecz, że Władek wysłał mi jakieś tam traki, ja już wrzuciłem to do płyty, potem minął tydzień, dwa tygodnie i Władek co chwila dosyłał mi jeszcze traki. Ja odpisuję: Władek, ja już dziękuję, ja już płytę zamknąłem. Więc w zasadzie ciekawostką jest to, że mam dużo więcej tego materiału od niego do tej płyty niewykorzystanego. Z Józefem Skrzekiem sytuacja była taka, że przez tydzień nie mogłem się do niego dodzwonić. W końcu on do mnie oddzwonił, przedstawiłem się, powiedziałem, kim jestem, że robię taką płytę. Józek powiedział, że okej, nie ma sprawy. I trzy dni później też dostałem od niego partię solową do Dziecka Księżyca, gdzie muszę przyznać, że miałem ciarki, bo Józek jest też dla mnie wybitnym muzykiem, wybitną postacią i niesamowite jest to, jak on słucha, jaki ma szacunek do tego, co już tam było. I to też niesamowicie mi zaimponowało na koncertach, że Józek podszedł do tego materiału bardzo oszczędnie, z dużym szacunkiem. Praca z nim i granie było czystą przyjemnością. I myślę, że ci goście też spowodowali, że ta płyta dla mnie osobiście wylądowała na półce wyżej trochę. Zresztą Józef otwiera płytę, prawda, w pewnym sensie z tobą, w związku z czym nadał temu bardzo specyficzny klimat, bo oprócz wszystkich innych zalet, Moism ma coś, co dla mnie jest w muzyce najbardziej nieuchwytne, czyli klimat. Ten klimat pewnie się w przypadku takiej muzyki przenosi też na warstwę, nie wiem jak to powiedzieć, taką auralną, czyli kiedy słucha się tego w słuchawkach, to masz pewną specyficzną przestrzeń muzyczną, która powoduje, że to wszystko przenosi cię gdzieś w jakiś inny wymiar. Nie jestem muzykiem, ale jako słuchacz wiem, że
to jest dość rzadkie i pewnie jest to dość trudno osiągnąć, prawda? Bo to już jest rzecz niemierzalna, tylko taka... Tak, i wiesz co, zastanawiałem się też nad tym, bo wiele ludzi faktycznie dało mi do zrozumienia, że ta płyta pozwala im przenieść się w trochę inny świat. Zresztą do dzisiaj to słyszę, co jest dla mnie niesamowitym komplementem. Ale też wydaje mi się, że specyfika mojej pracy trochę też spowodowała, że ja pracując nad tą płytą jednak bardzo duży nacisk postawiłem na improwizację i miałem takie momenty, że czasami potrafiłem jedną piosenkę zapętlić i po prostu improwizować, tak? Bez zastanowienia się. Bez zastanawiania się, bez analizy takiej typu, co powinno tu być. Więc w tych nagraniach jest bardzo dużo tła tak naprawdę. Tam się naprawdę bardzo dużo dzieje. Ja też wiem, że ja w ogóle lubię to w muzyce. Ja lubię jak dostaję płytę, wkładam ją do odtwarzacza i po pierwszym przesłuchaniu mam coś takiego, że... Muszę ją jeszcze raz przesłuchać, bo mam wrażenie, że nie wszystko do mnie dotarło, że tak naprawdę po czwartym, piątym przesłuchaniu zdajesz sobie sprawę, ile rzeczy tam się dzieje i jak... Ja lubię pejzaż w muzyce w ogóle. Też to jest co na przykład scena islandzka ma dla mnie, moim zdaniem, fajnego, że faktycznie włączasz te rzeczy i masz wrażenie, że przynosisz się w tamten świat. Wyświetla ci się w głowie trochę film, bo to jest bardzo filmowa muzyka, zresztą tam są odniesienia filmowe chociażby w tytułach, czy tak, w jakichś tak, tam tak. tekstowych rzeczach, z tym, że zawsze dla mnie to był film czarno-biały. Nie wiem dlaczego, ale... Tak i nowa jak gdyby odsłona moizmu, nowa odsłona płyta jest faktycznie czarno-biała, jest tak, masz rację, zgadzam się z tym. To jest to takie słyszenie kolorami, które w moim przypadku jest bardzo, bardzo upośledzone, ale tutaj zawsze było to właśnie czarno-białe, ale w sensie czarno-białego filmu oczywiście, mhm. tych odcieni szarości bardziej i czegoś takiego. A powiedz, jak było z przygodą z tytułem płyty, bo dla tych, którzy nie wiedzieli, że można go poszukać w bardzo naukowych księgach, a ja nie wiedziałem, była to przepiękna gra słów na temat, nie wiem, osobistej interpretacji świata na przykład, prawda? Mhm. Bardzo fajne nowe słowo, ale okazuje się, że to słowo ma wiele znaczeń. Ma wiele znaczeń i wydawało mi się, że wymyśliłem to słowo. I to faktycznie pamiętam, kiedy to było. Byłem wtedy na Kaszubach w Borach Tucholskich. Też miałem właśnie taki... Stwierdziłem, że wyjadę sobie, po prostu wezmę... Nawet już nie brałem instrumentów ze sobą. Chciałem po prostu sobie tak poukładać i tekstowo to wszystko zamknąć, ten materiał jakąś klamrą. I nie miałem tytułu płyty i... W zasadzie wertowałem książki, wertowałem internet, nic mi nie wpadało do głowy. Miałem takie poczucie, że ta płyta jest moja, bardzo osobista i w pewnym momencie faktycznie zacząłem trochę wertować, grzebać kolokwialnie mówiąc w izmach różnego rodzaju i wpadł mi do głowy moizm. Stwierdziłem, że tak, że to jest to. Wpisałem w Google. I wyszło mi wyznanie moizmu z 81 roku pana Cichosza, który jest też artystą i wykładowcą na SP. I natychmiast znalazłem kontakt do niego, postanowiłem, że zadzwonię, opowiem mu o tym. Wyślę mu te wszystkie nagrania, które zrobiłem, czy to jego credo, które on napisał, bo napisał wyznanie moizmu, jest tak naprawdę prywatną religią wolności. On się bardzo ucieszył, stwierdził, że jak najbardziej, Tomek, w ogóle trzymam za ciebie kciuki, rób to po prostu i miałem jego wsparcie w tej kwestii, więc to było fajne, fajne, że w zasadzie poznałem też kolejną osobę, która myśli w taki sposób. Przyciągająca w ogóle ludzi, prawda? Tak, tak. A niestety nie było mi dane poznać go osobiście, jedynie telefonicznie. Mam nadzieję, że z tego co wiem, on mieszka gdzieś w Łodzi, że uda nam się jeszcze jakoś spotkać.
Więc niesamowita historia. To jeżeli teraz jesteś na etapie moizmu, nie wiem, 2.0 na przykład, to czy wyobrażasz sobie, że to będzie muzyka, która może żyć dalej i na przykład wersja 3.0 pewnie sama przyciągnie artystę od obrazu, który nakręci pełny metraż do tej całej muzyki, bo ona się aż prosi, choć pewnie każdy ma swój film w głowie. Ja w sumie zrobiłem film, taki krótki film do tej płyty. Udało mi się ująć w tym filmie trzy utwory z moizmu. Zresztą też nie wiem, wypadło mi z głowy, żeby ci o tym wspomnieć, ale jest czarno-biały film nakręcony mastershotem. Jest to mój przejazd z Sopotu do Gdyni. Jest na YouTubie, można to obejrzeć. I jest to czarno-biały film, który jest też pewnego rodzaju taką interpretacją moizmu. To jest też film drogi, co jest bardzo fajne. Ja chyba na tym zakończę. Ja już nie będę... Ja już chcę to zostawić, bo... myślę, że byłem winien tak naprawdę tym ludziom, którzy domagali się z powrotem tej płyty i tego winyla, i jeszcze zagrania koncertów moizmowych. Natomiast dla mnie to już jest temat zamknięty. Stwierdził na koniec Tomek Makowiecki. Bardzo ci dziękuję. Nie pamiętam, kiedy przeprowadzałem rozmowę z takim tłem dźwiękowym jak dzisiaj, ale przy tej płycie wszystko jest inne, więc myślę, wszystko że... Wszystko jest muzyką. Wszystko jest muzyką. Dziękuję. Dzięki serdeczne.